Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Rukowicz, Polski Kurs Blendera. W tej części tutoriala dla początkujących zajmiemy się modelowaniem beczki. Wykorzystamy w tym celu cały zestaw różnego rodzaju modyfikatorów, przy czym nie będę dokładnie opowiadał, do czego one służą i jak działają, ponieważ to jest wszystko opowiedziane w osobnych tutorialach. Naszym celem jest uzyskanie pewnego rodzaju obiektu przy pomocy różnorodnych narzędzi, które stanowią kombinację wcześniej opowiedzianych tematów. A więc zaczynamy. Beczkę zrobimy ze zwykłego plane'a. Ten plane wstawiam na początku do sceny, powiększę troszeczkę i teraz obrócę tego plane'a w osi X o 90 stopni i zrobię to w trybie edycji. Ciach, 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 obrócone. Następnie w trybie edycji tego plane'a trochę odsunę od środka, na przykład tyle, i podniosę do góry. O, i teraz ten plane posłuży mi jako wyjściowy materiał do zrobienia czegoś takiego właśnie jak beka. Aby ten plane służył mi jako klepka w beczce, należy go jeszcze przeskalować w osi X, a więc nadam mu troszeczkę węższą postać. No i teraz pewnie trzeba go byłoby jeszcze wydłużyć, a więc troszeczkę go wyciągnę. W tym celu jednak przełączę się do transformacji opartej o położenie 3D kursora, nacisnę SZ, aby wydłużyć go, aż powiedzmy osiągnie on wysokość jakichś 4 jednostek. OK. Tego typu plane będzie służył idealnie za materiał do zrobienia właśnie beczki. Mogę go także trochę odsunąć od środka, ale o tym to już będziemy mówili za chwilę. No i teraz tak. Taki plane nadaje się na beczkę tylko połowicznie. Na początku należy go pociąć, należy go podzielić na mniejsze fragmenty, a więc wchodzę w modyfikatory i pierwszym modyfikatorem, który dodaję, to jest Subdivision Surface. Od razu widać, że ten modyfikator ściął mi rogi i stworzył mi takie jajowate kółko, taki owal. W związku z tym przełączam go w tryb Simple. Tryb Simple powoduje, że geometria jest cięta wtedy bez jej deformacji, bez zaokrąglania rogów. Jeżeli dam tych podziałów więcej, to w tym momencie widzę, jak ładnie ten mój plane zaczyna się tutaj rozcinać. Elegancka sprawa i to jest całkiem spoko. Mogę dać 3 takie podziały i teraz mam wystarczającą ilość poziomych podziałów w celu zaokrąglenia takiego plane'a. A więc następna rzecz, którą muszę zrobić, to go jakoś zaokrąglić. Ale na razie, zanim do tego dojdzie, chciałbym jeszcze zrobić, żeby tych plane'ów było więcej. Mianowicie ustawimy je sobie teraz w okręgu. Aby ustawić w okręgu takie plane'y, należy spowodować, aby one się powtarzały. A więc dodam teraz kolejny modyfikator o nazwie Array. Już widać, że teraz mam szerszy obraz. Jeżeli dodam kilka przesunięć, to będzie widać, że to jest kolejna klepka, która mi się tutaj pojawia. I wykorzystamy teraz coś takiego jak możliwość kopiowania tych elementów w postaci takiej tablicy, ale z pewnym obrotem. Aby zrobić obrót, dodam jeszcze jeden obiekt, taki jak empty. Ten empty stoi teraz w środku układów współrzędnych i użyję go jako odnośnika dla kopiowania tych obiektów. W związku z tym wyłączam offset względny, włączam offset zależny od obiektu i w tym obiekcie wybieram sobie empty. Jeżeli teraz taki empty przesunę, to on będzie mi definiował położenie nowych skopiowanych obiektów. Jest to bardzo fajne. Zresztą w samym modyfikatorze jest tutorial dość dogłębny na jego temat. Możemy zobaczyć, jak to działa. A więc jeżeli przesunę tego emptego, to tworzę taką siatkę z obiektów. Najfajniejsze jest to, że mogę również tego emptego obrócić, a wtedy będzie mi się dodawał do tych obiektów obrót. Obrócę je zatem w taki sposób, aby się prawie stykały bokami. Niech tak zostanie, a następnie zwiększę ilość powtórzeń w tym modyfikatorze. A więc zamiast count 4 będzie potrzeba tych klepek znacznie więcej. Myślę, że gdzieś tyle. Teraz przesuwając mój obiekt, mogę spowodować, że one będą stały od siebie w pewnych odległościach. Skręcając ten obiekt empty, mogę spowodować, że beczka się będzie zwijać lub rozwijać, deformować na różne sposoby. Chodzi mi generalnie o to, aby uzyskać jakąś taką deformację, która będzie powodowała, że odstęp między poszczególnymi klepkami będzie wszędzie taki sam. No i właśnie takie coś osiągnąłem. Teraz chciałbym, aby to nie były całkiem cienkie klepki, ale żeby miały pewną swoją grubość. W związku z tym dodaję kolejny modyfikator, jakim jest Solidify. Solidify dodaje grubość do obiektów płaskich i robi się to za pomocą zmiany parametru thickness. Jeżeli ustawię sobie thickness, to w tym momencie mam już całkiem grube klepki sklejające się wewnątrz tej beczki, tak jak to powinno być. Teraz pozostaje tylko dodać pewien rodzaj deformacji, który wygnie ścianki takiej beczki. A więc dodaję modyfikator, który nazywa się Simple Deform. Ten modyfikator ma 4 różne tryby pracy. Jednym z nich jest na przykład zgięcie, czy też rozciągnięcie. Parametrem factor
mogę kontrolować to rozciągnięcie. Tak samo mam także coś takiego jak możliwość zrobienia pryzmy lub też szklanki. Teraz korzystając z tych dwóch parametrów mogę łatwo wygiąć beczkę tak, aby była odpowiednio ustawiona. A więc na początku będę potrzebował dwóch takich modyfikatorów. Jednakże na początku ten pierwszy z nich ustawię od razu tak, aby moją beczkę rozginę na boki. Zrobię następnie kopię tego modyfikatora. Oczywiście rozgięcie jest teraz dwa razy większe i zamiast rozgięcia wezmę sobie rozciągnięcie. I to rozciągnięcie ustawię tak, aby beczka się zaginała do środka, mniej więcej w taki sposób. Jest to niesymetryczne zgięcie, właśnie o takie chodziło. No i teraz uzyskałem beczkę, która jest bardzo gruba i szeroka. Można byłoby teraz próbować tę beczkę troszeczkę wychudzić. W tym celu mogę spróbować ją rozciągnąć w pionie, ale jak widać, teraz skalowanie w pionie czegokolwiek nie przynosi dobrego efektu. Jeżeli rozskaluję tę beczkę w pionie, to jak widzę, dostaję od razu takie schodki. To jest spowodowane z działaniem modyfikatora Array. Modyfikator Array niestety na to nie pozwala, dlatego że teraz kopiowanie poszczególnych elementów odbywa się względem tego obiektu typu empty. Jeżeli obiekt empty będę skalował, również będę miał dziwne artefakty, a zatem trzeba przeskalować jedno i drugie naraz. W tym momencie moja beczka może stać się trochę wyższa. No i teraz jej wysokość odpowiada mniej więcej grubości ścianek i powiedzmy sobie grubości ogólnej beczki. W tym momencie mogę w zasadzie taką pracę zakończyć, ale dodam jeszcze kilka wariacji na temat tej beczki. Na przykład proszę zobaczyć, tam mogę zwinąć. Zrobię kopię sobie jeszcze jednego modyfikatora Simple Deform i mogę teraz tą beczkę wygiąć. Wygięcie beczki może być wykonane w taki sposób, że ona będzie się w którąś ze stron ściskała lub deformowała. Tego typu prosty efekt można uzyskać ze zwykłego plane'a. Proszę zobaczyć, że to jest nadal zwykły plane. Całą resztę geometrii wirtualnej robią modyfikatory, których mam już całkiem spory stosik. A więc tego typu nieokrągłe beczki można również bardzo łatwo uzyskać, wykorzystując po prostu kolejny modyfikator. Nie potrzebuję takiego, ale mogę próbować delikatnie skręcić poszczególne klepki, uzyskując całkiem ciekawy kształt. Takich beczek zapewne zbyt wiele nie widzieliście. A w grafice 3D, ponieważ wszystko jest możliwe, możemy takie zrobić. One mogą być lekko skręcone, powodując, że sama beczka już nie nadawałaby się do użytkowania, więc warto pamiętać, że jeżeli chcemy mieć jakieś dziwne kształty, na przykład tego typu, to możemy kombinować również z różnymi innymi parametrami. I korzystając z tych wszystkich rzeczy, które tu są, zamiast takiej beczki możemy zrobić również śmigło samolotu na przykład, albo łańcuch, albo jeszcze inne rzeczy. Na razie ten modyfikator wyrzucenia jest tutaj potrzebny, zostajemy przy zwykłej beczce. No i teraz należałoby dodać jeszcze coś takiego, co będzie stanowiło, czy też co będzie stanowić mogło obręcze, które powinny na tą beczkę się nakładać, niezależnie od tego, gdzie one tutaj będą. Na samym początku potrzebuję zrobić obręcz. Przejdę może do drugiej warstwy, aby nie przeszkadzały mi te obiekty, które mam tutaj wstawione. I dodam coś takiego, jak na przykład zwykły circle. Circle jest zwykłym kółkiem, które składa się domyślnie z 32 wierzchołków. Jeżeli chciałbym zobaczyć, ile tych wierzchołków jest, to po dodaniu takiego obiektu, czyli dodaję jeszcze raz circle, wciskam klawisz T, aby zobaczyć opcję tego kółka. I ostatnia operacja, czyli dodanie kółka, jest tutaj możliwa do modyfikacji. Mam na przykład ilość wierzchołków, mogę zrobić 3, 4, 5 albo właśnie standardowo 32. Niech taka ilość zostanie. Teraz, w trybie edycji takie kółko wygląda w ten sposób, że wierzchołki łączą się z krawędziami i mam dostęp do wewnętrznej struktury takiego kółka. Mogę na przykład zaznaczać pojedyncze wierzchołki bez żadnego problemu. W tym przypadku chodzi mi o to, aby zaznaczyć wszystkie takie wierzchołki. Naciskam następnie klawisz E, klawisz Z i ciągnę do góry, z tym, że teraz nie udało mi się tego zrobić. Trzeba jeszcze raz spróbować. Weźmy sobie klawisz E. I od razu Z i ciągnę do góry. W tym momencie dodaję coś na kształt takiego pierścienia. Ten pierścień powinien wyglądać mniej więcej w ten sposób. Myślę, że taki jest w porządku. I teraz ten pierścień wykorzystamy do zrobienia czegoś takiego jak obręcz w naszej beczce. W tym celu jednak należy włączyć widok drugiej warstwy, a więc klikam w pierwszą warstwę, widzę beczkę. Jak kliknę w drugą warstwę, kliknę drugą beczkę. A teraz jak z Shiftem kliknę pierwszą, to widzę obie warstwy naraz. Jak widać, trzeba będzie powiększyć troszeczkę to moje kółko, więc skaluję je, aby było trochę większe. No i teraz chciałbym, aby ono idealnie dotknęło powierzchni tej beczki. Mogę oczywiście przeskalować je tak, aby ono tutaj pasowało.
i mieć nadzieję, że to będzie dobre dopasowanie, jednakże mogą pozostać pewne niedokładności. Na przykład widać w tym miejscu, że tu już przecinam swoją beczkę bardzo, bardzo mocno. Z kolei z drugiej strony ta beczka nawet nie dotyka obręczy, w związku z tym jest coś tutaj krzywo, coś nie tak. To bierze się stąd, że używam modyfikatora Array i przekręcenie tego obiektu MZ spowodowało, że beczka nie stoi w centralnej osi tak jak powinna. Nie będę tego zmieniał. Natomiast spróbuję zmusić tę obręcz do dopasowania się do kształtu beczki, nawet gdyby ta beczka była jajowata w swoim przekroju. Aby to zrobić, dodaję do tej obręczy nowy modyfikator, który nazywa się Shrink Wrap. Shrink Wrap jest modyfikatorem, który wymaga podania pewnego obiektu i wtedy ten obiekt, na którym jest nałożony, nakłada na obiekt, który podałem jako target. Jako target mogę podać tylko plane'a. W związku z tym, jak podam plane'a, proszę zobaczyć, dostałem natychmiastowe nałożenie eleganckie na obiekt związany z beczką. Mogę teraz troszeczkę zwiększyć offset tego nałożenia, aby odsunąć lekko ten mój obiekt od samej beczki. To może być minimalna wartość, mogę dać subsurface level na więcej, mogę dać keep above surface na przykład. Proszę zobaczyć, jak to idealnie zaczyna pasować. I teraz użyję modyfikatora, który nazywa się solidify, aby uwypuklić tę geometrię i pozwolić jej wystawać. A więc dodaję kolejny modyfikator o nazwie solidify, powiększam grubość. Teraz proszę zobaczyć, że ta grubość się zwiększając nie zwiększa tak naprawdę. Jest to związane z tym, że grubość teraz wchodzi do środka, a więc muszę zmienić coś, aby nie wchodziła do środka, a na zewnątrz. Do tego celu służy ten parametr offset. Offset jest to po prostu względne położenie wyciąganej ściany z tej, którą mam uważaną jako bazową. A więc jeżeli offset zmienię na 1, w tym momencie moja thickness wychodzi na zewnątrz i w ten sposób mogę zrobić elegancką obręcz do beczki. Teraz jeżeli skopiuję taki obiekt, przypominam, że to jest zwykły obiekt, który mogę teraz wszędzie w zasadzie umieścić. Jeżeli go skopiuję po prostu i umieszczę nieco wyżej, to on będzie mi na tej beczce się zaraz rozkładał. Ale jak widać tutaj, jest w tej wewnętrznej ściance beczki, a więc skaluję go trochę, aby sięgnął tej zewnętrznej ścianki. Musi być dosyć spory, aby można było wykorzystać go jako rzut z zewnątrz na ściankę. Oczywiście mogę go skalować w osi Z bez problemu. I teraz przyjemną cechą takiej obręczy jest to, że ona niezależnie od tego, gdzie ją ustawię, będzie się ładnie dopasowywała do mojej beczki, a więc takich obręczy mogę zrobić kilka. A ponieważ mogę zrobić ich kilka, nie muszę tego kopiować, ale wystarczy, że użyję tej obręczy i dodam do niej kolejny modyfikator, jakim jest Array. Array już znamy. Domyślnie odbija on obiekt wzdłuż osi X o jedną jednostkę, czyli o jedną jednostkę względną. Zamiast osi X mogę wziąć na przykład oś Z, wpisać 1 i wtedy mam tutaj drugi array. Oczywiście przeskaluję je teraz, aby były nieco większe. Myślę, że jakoś tak, w osi Z należałoby je pomniejszyć. Teraz ustawię ten dolny we właściwym miejscu, a górny trzeba będzie odsunąć. Górny odsuwam za pomocą wartości tej, którą podałem. Tu znowuż będzie potrzebne skalowanie. Możemy jeszcze sprawdzić ewentualnie w tym modyfikatorze Shrink Wrap, czy mamy rzeczywiście nearest surface point, czy na przykład to nie jest nearest vertex, ewentualnie project. Project w tym momencie nie daje dobrych efektów. Ok? Więc trzeba pokombinować troszeczkę i te moje pierścienie odpowiednio przeskalować. Tu widzę, że skalowanie na przykład już daje jakieś zaburzenia. Należałoby chyba wcisnąć zwykłą skalę jednak i zobaczyć, kiedy one wreszcie zaczną wychodzić we właściwym miejscu. Na razie może zróbmy tak, że przesunę te dwa obiekty do środka. Na przykład tu ustawię ten pierwszy. Mogę go teraz trochę jeszcze przeskalować, aby był węższy za pomocą shrink. Nie shrink, tylko za pomocą solidify. Mogę zmniejszyć troszeczkę ich grubość. No i teraz ten powinien być przyciągnięty do beczki i nie jest. Nie jest dlatego, że teraz dochodzi do głosu coś takiego jak kolejność modyfikatorów. Jeżeli teraz mam modyfikatory ustawione tak, że na początku jest shrink wrap, czyli na początku jest przyciągnięcie mojego pierścienia do beczki, to to przyciągnięcie działa na pojedynczym pierścieniu. Następnie solidify nadaje mu grubość, a array kopiuje. W związku z tym nie ma już czegoś takiego jak przyciągnięcie tego kolejnego do beczki, bo już raz było zastosowane na początku dla tej oryginalnej, powiedzmy sobie, geometrii, którą mam tutaj. Tak wygląda mój oryginalny pierścień, jest całkiem spory. A więc należałoby ten shrink wrap zastosować już po zastosowaniu array, tak aby on mógł działać na każdym elemencie pierścienia. To powoduje, że mój pierścień teraz pasuje idealnie i wystarczy go tylko odpowiednio ustawić. A zatem w arrayu przesuwam go trochę do góry, no i jest.
W tym momencie również shrink wrap jest ostatni, a więc to, co uzyskałem przez Solidify, również jest stracone, ponieważ cała geometria jest spłaszczona do powierzchni mojego obiektu, a więc Solidify ustawiam sobie na samym końcu. I teraz dostaję dwa takie eleganckie pierścienie, mogę je ściągnąć w dół. I teraz, korzystając z modyfikatora Array, mogę je również powielić. Będę miał teraz trzy. Trzeba dla nich znaleźć odpowiednie położenia. Myślę, że tak można to zrobić. Ewentualnie dodam tutaj cztery i troszeczkę zmniejszę zasięg, w którym one się pojawiają. To by można było zrobić o tak. Oczywiście pojawiają się tutaj pewne problemy. Na przykład widać, że jeden z tych pierścieni jest dużo węższy. I nie mam teraz za bardzo wygodnej kontroli ani metody na to, aby ten pierścień ustawić w innym miejscu. Można zatem próbować kombinować i na przykład zrobić tylko dwa takie pierścienie. Weźmy sobie na przykład dwa. I ten pierścień teraz ustawię na takiej wysokości, aby uzyskać w miarę sensowną jego grubość. A następnie mogę próbować taki pierścień skopiować i ustawić go gdzieś również wyżej. Myślę, że tak można by to było zrobić, aby ten pierścień był możliwy do kontroli w ten sposób, żeby nie ruszać tego górnego, tylko żeby od górnego ruszać ten środkowy, można go jeszcze obrócić i po obrocie ustawić na samej górze. Wtedy przesuwanie takiego pierścienia będzie powodowało, że będę zmieniał położenie tej dolnej części. Można by to było, przypuszczam, również załatwić za pomocą modyfikatora takiego jak Mirror, ale wtedy musiałem zapanować nad środkiem obiektu. Środek obiektu musiałby stać gdzieś w tym miejscu. A więc na razie nie będę tego robił, niech zostanie tak jak jest. No i mam już beczkę. Taka beczka powinna nadawać się do renderowania w przyszłości, a została zrobiona za pomocą zaledwie 5 modyfikatorów plus następnych, z tego co widzę, 3. Teraz, jeżeli już beczkę mam, to mogę do niej dodać czwarty, czy też ostatni, może szósty modyfikator, taki jak Subdivision Surface, no i spowodować, żeby ona była troszeczkę bardziej zaokrąglona. Tak to wygląda. Mam tutaj subsurf na samym początku, nie o niego mi chodziło, ale niech on sobie będzie na poziomie 3. Dodam teraz na samym końcu również modyfikator subsurf, a więc kolejny raz dodaję subdivision surface na końcu. Jeżeli swoją beczkę wygładzę, to dostaję mniej więcej tego typu geometrię. Karą za taką ilość geometrii jest wielka ilość ścian i wierzchołków. Dostaję bardzo gęstą siatkę. No ale trzeba liczyć z tym, że niestety jakieś koszty trzeba ponosić za precyzyjne modelowanie. Mogę także zrobić jeszcze jedną rzecz. Do tych klepek mogę dodać taki modyfikator jak na przykład bevel, który powinien spowodować, że troszeczkę lepiej będą pocięte krawędzie tych desek. Jak widać, one są teraz mocno zaokrąglone, nie wygląda tam najlepiej. To dzięki temu, że Subdivision je mocno zaokrąglił. Dodajmy zatem modyfikator bevel. I ten modyfikator bevel, zobaczmy, posadził mi tutaj jakieś dziwne kokosy na tej beczce. To jest związane z tym, że nie potrzebuję tak naprawdę modyfikatora subsurf teraz, a bevel powinien mi te ściany odpowiednio pociąć. Z tym, że powinien je pociąć w taki sposób, aby one były ładne, a więc szerokość tego cięcia powinien troszeczkę zmniejszyć, aby uzyskać w miarę taki sensowny wygląd. Powiedzmy sobie na przykład o taką krawędź. Taka krawędź mi odpowiada i teraz dopiero mogę dodać kolejny raz modyfikator subsurf, który powinien respektować tę krawędź. Dostaję wtedy całkiem nieźle wygładzoną beczkę, no, z dość bogatą geometrią, która nawet nieźle wygląda. Możemy także zamiast modyfikatora bevel w takiej postaci użyć jego modyfikacji związanej z kątem, według którego on będzie ciął ściany, czy też do których będzie dodawał taki bevel jakby na ścianach. Jeżeli wyłączę modyfikator subsurf, to proszę zobaczyć, że teraz bevel jest na każdej ścianie dodany, ale jest także dodany również w tych miejscach, których nie chciałbym ścinać. Tutaj nie powinno być takiej krawędzi. W związku z tym bevel ustawię tak, aby działał zgodnie z kątem, według którego ma ścinać ściany. No i teraz już tutaj widać, że tego ścięcia nie ma. Jeżeli taki kąt bym zmniejszał, to oczywiście to ścięcie by się pojawiło, ale właśnie ona mi, o takie ścięcie mi nie chodzi, więc zostawię sobie spokojnie tutaj 40 stopni, aby ciąć te wszystkie krawędzie listew. Teraz jeżeli włączę modyfikator subsurf, to on działa już bez tego ścięcia tutaj i dodatkowo będzie mi zaokrąglał ładnie wszystkie klepki. Dostaję teraz idealny wygląd beczki, taki jaki powinien być. No i teraz można byłoby spokojnie z tym pracować. Ok, myślę, że w tym momencie to już jest wszystko, co można powiedzieć na ten temat. Można jeszcze troszeczkę rozszerzyć te listwy, skorygować ich położenie, gdyby trzeba było tą beczkę solidniej nieco opancerzyć. I zrobię tak samo również tutaj. Szeroka listwa, umieszczona troszeczkę wyżej. No i już, i beczka jest jak ta lala z brodą. Jedyne co pozostaje, to ją wyrenderować, no i cieszyć się z dobrze wykonanego modelu. To będzie jedno z zadań, o które również poproszę w swoim czasie. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia.